Hey, can I grab a big tasty, please? Bacon, please. What's on the other? Large one, please. Thank you. Thank you very much, man. Thank you. No, co jest? Są fryteczki. Fryteczki, moi drodzy. Z właśnie sosem sweet curry. Super jest. Cześć, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie jest to Q&A o Skyline. Dzisiaj nie jest to film o Suprze, tudzież o Skyline. Dzisiaj jest ogólnie jakby takie wprowadzenie was do mojego garażu i co się w nim znajduje. Wam pokażę jakie małe update'y, plany na auta i tak dalej. Więc pierw mamy mój nowy daily. Jest to Toyota Celica 1.8 BVTi, chyba GT to jest, nieważne. Tutaj. Was bardziej interesuje to w tej chwili, tak? Wielu z was nie widziało silnika Toyoty, tak, jest to Toyota z 2JZ-em bez turbo, naturally aspirated. Ważną rzeczą w tym silniku jest to, że to nie jest VVTi, czyli 2JZ, który możecie znaleźć w Lexusie GS300, w Lexusie IS300 i tak dalej. To jest Toyota Supry non-VVTi 2JZ, czyli góra tak, ma inne porty, inne wejścia, aby turbo założyć, ale najważniejsze jest to, że dół, cały blok i dół jest identyczny jak GTE. Ma również kute ma tłoki, te korbowody i tak dalej. Jedyną różnicą, która jest inna, jeżeli chodzi o dół tych aut, czyli powiedzmy ten VVTi, ten 2JZ, a Supra 2JZ, czyli z turbem, jest to, że w GTE macie takie te squirtiki, coś squirta na olejem na korbowody, mi się wydaje. To w sumie tyle. Ogólnie teraz mogę wam już zdradzić, ponieważ ci, co oglądają filmy właśnie takie, update i tak dalej, ci wiedzą najwięcej. Do Supry kupiłem już turbo. Kupiłem turbo, teraz jestem, szukam komputera pokładowego, aby wszystko razem zagrać. Turbo już jest, mam już w koszyku również przed front facing, intake manifold. Mam już cały tutaj tył turbo, dwie turbosprężarki, cały przegub i tak dalej, spoko. Więc to ogólnie update z Suprą. Jak widzicie, Skalan już jest sukienkę wyciągnięty z tego powodu, że dzisiaj właśnie pracuję w garażu. Tam widać mały mniej więcej, co tam robię z tyłu. Również update, jeżeli chodzi o Skalan, jak na razie przejechałem się nim na przegląd. Zdał idealnie, ładnie przeszedł przegląd bez żadnych usterek, bez żadnych minusów, nic. Po prostu przeleciał jak dziki. Ale co wam dzisiaj pokażę, jest to mały update, który zrobiliśmy. Nie było co robić z tego filmu, ale jak otworzymy maskę, po otwarciu maski nic nie widać, prawda? Nic nie zmienione, filtr powietrza, wszystko jest oryginalnie jak powinno być, tak? I teraz słuchajcie tego. Czemu tak? Z tego powodu, że filtr powietrza jest jak powinien być, prawda? Ale pod tym znajduje się stożkowy filtr. Tu nie było w sumie co robić z tego filmu, to po prostu przyszedł komplet. To jest po prostu adapter z Z33 Nissana. I po prostu filtrowy, stożkowy filtr. To wszystko, ma w sensor dalej, jest taki sam, tam gdzie powinien być i tak dalej. Więc to po prostu tyle. Czemu to jest tak założone? Z tego powodu, że nie byłoby innego zimnego wlotu powietrza, więc jak auto jedzie, to powietrze tu wchodzi i wchodzi od razu na filter, jakby tak sobie idzie, tak? Dlatego to jest tutaj. I to idzie tutaj, tak? No i tutaj nam daje zimne powietrze do silnika. I spoczka. Więc jest mi tyle. Można zamknąć, o kurczę. Też również nie rozumiem ludzi, którzy po prostu spuszczają maskę z dużej odległości. Przemknij to po prostu ręką to dołu, już nie ma co trzaskać tymi klapami, Jezus. No bynajmniej w Skalanie jest super, po prostu nie lubię. Zobaczmy, jak to brzmi teraz z zamkniętą klapą.
bardzo ładne. Bardzo ładnie to auto chodzi. Pięknie, więc teraz tak, ogólnie jest troszkę bałagan w garażu tym, no w garażu powiedzmy. No ale teraz ogólnie takie małe, MTV Clips, tak? Dużo ludzi pisało o to, żeby manualnie zmienić Nissana. Jest i skrzynia. To wygląda jakieś stara skrzynia. Nie, to jest dobra skrzynia z RB25 Dead, tylko że manual. Tu jest moja stara automat z Supry. RB26 Dead, manualna skrzynia biegów. Mamy znowu niestety, ale to kupiłem, z tego powodu kupiłem przed Suprą i zanim zrobiłem tutaj manualny swap ze Stage 3 klaczem. Tutaj jest również Stage 3 klacz do Skyline'a. Jest to Stage 3 z dwoma dyskami, z dwoma, to właśnie mówi Twin Plate, z dwoma dyskami, od razu flywheelem. Jest to spec 3 do Nissana Skyline'a. Także nie wiem, zobaczymy. Bardzo prawdopodobnie nie założę tego, po prostu sprzedam albo odsprzedam. Ja po prostu kupię zwykły, normalny, bo to nie ma co, nie ma po co. Czy zrobię to akurat manualny swap? Jeszcze nie wiem, możliwe, że mam inne plany na tą sprzęgło i skrzynię z innym samochodem. To akurat trochę śmieci tam jest, bo to dopiero wczoraj sprowadzałem ze starego garażu do nowego. Mamy również short shifter, tam też jest Cuba. Tutaj jest jedno z kół roty od Supry, ponieważ driftowałem Suprą. Są 19 z tyłu, bo mi nie obchodzą, i nowe 18 są z przodu, nowki, funki i opony i koła. Następnie coś mi sobie znajduje, mamy tutaj parę rzeczy właśnie, jak ten stary filtr powietrza od Skyline'a i tak dalej. Mamy tutaj rzeczy do KTM'a. Motorów brakuje tutaj. To jest jedna rzecz, którą jeszcze nie przyniosłem ze starego garażu nowego, to są motory. Mamy koła do KTM-a, nówki, funki, również śmigane. No ogólnie tak to wygląda. Mam taki fajny, duży, pierwszy raz wyciągnął taki duży, piękny bench. Deskę taką do pracowania właśnie nad różnymi rzeczami, materiałami. Mogę sobie otworzyć normalnie, dwa duże. Dla was to może jest co innego. Wiem, że w Polsce, pamiętam jak mieszkałem, to każdy ma garaż, każdy ma duży, jakieś, nie wiem, stodoło, obory, gdzie mogę sobie nad autami pracować, tam to sram. To w Anglii to jest rarytas. Więc według mnie takie coś to po prostu jest, o Boże, wspaniałą rzeczą. Miejsce na auta jest. Mam tutaj parę aut. Więc miejsce na auta jest. Jest miejsce, aby wyjechać, obrócić. Miejsce, aby popracować. Tuż obok mam mechaników, którzy mi pomagają ze wszystkim, już potrzebuję mechanicznego do zrobienia. I to w sumie tyle. To jest taki mój mały office. Tam mniej więcej pracuję sobie. Laptop w tej chwili akurat jest w moim plecaku i to w sumie tyle. To jest drukarka, to jest dla Megan, mojej dziewczyny. Ona drukuje takie różne duże portrety i tak dalej. A co ja robię? Ja robię akurat części z włókna węglowego. Wyłączmy Skyline'a. Dlatego właśnie ten włotnik jest w taki sposób oklejony, z tego powodu, że będę robił pierwsze jakby odrzut, nie wiem, taki, jak to powiedzieć, kalkę z włókna szklanego i następnie będę to używał, aby do drukowania, do robienia części z włókna węglowego. Na przykład mam taki właśnie Virgin Chopped Carbon, są to różne wielkości, różne materiały, to jest akurat, jak to się mówi po polsku, kuty. Chyba się nazywa po polsku, tak? Kute włókno węglowe. To są takie różne po prostu moje tam ilości i długości. Również mamy normalnie taką dużą rolę włókna węglowego. Jedna, druga. Tam jest jeszcze parę więcej innych. Mniej więcej tak to wygląda. Więcej tego właśnie kutego karbonu. Cała półka tego jest. Więc ja ogólnie to robię. Jednym z teraz projektów, które robię, aczkolwiek w tej chwili jest w domu, jest to kierownica z włókna węglowego. Wiem, że było zrobione, ale ja jeszcze osobiście nie zrobiłem.
i chciałbym takie coś zrobić dla siebie. Jeżeli mi się to będę właśnie może oferował taką takie coś. Skala ma się dobrze. Zobaczymy, chciałbym właśnie zmienić mu koła BBS-ki na Suprę i nigdy nie potrafię tego wymówić. To nie są maloty już. Teraz co ja kupiłem, to są Warstone. Warstone kupiłem 18. Więc chciałbym właśnie te założyć tutaj, a BBS-ki założyć na Suprę. Chciałbym zobaczyć, jakby Supra wyglądała z BBS-kami. Także tyle. Taki mały update, co się dzieje, co robię ostatnio, czym się zajmuję. To jest ogólnie co do tego bumpera. To jest ogólnie Z-Tune. To jest GTR Z-Tune bumper, front bumper do Nissana Skyline'a. Jeżeli chodzi o plany do Skyline'a, wiele osób się pytało, tak na szybko, bo wiem, że z tego będę Q&A jeszcze robił. Ogólnie będziemy robić przód GTR-a i tyle. Dosłownie tyle. GTR przód, może jeszcze lepszy z pasmu zrobimy, żeby te koła ładnie tutaj ciupękie wyszły. Może takie malutkie spacery mu dołożę, aby ciupękie powychadzały te koła, bo są ciupękie tak... Na moje gusto są ciupękie zbyt do środka. To w sumie tyle. No i teraz, moi drodzy, ciekawostka mała. Tak. Skyline'y wychodzą z flip plate'em. I to jest oryginalnie z Japonii. To można zablokować oczywiście, ale można też wyjąć i cyk. Mieć schowaną tablicę przed radarami i innymi takimi rzeczami. Papiery do Skyline'a zostały wysłane już z naszego tego urzędu, nie wiem, drogi, out, więc teraz po prostu czekam aż to wróci, zatwierdzą, dadzą tablicę i tak dalej. I to w sumie tyle, moi drodzy. Następny odcinek będzie albo Q&A o Skyline'ie, albo zrobimy cały odcinek, całkiem krótki odcinek, ale zrobimy odcinek o importowani aut, ponieważ wiele osób się pytało, gdzie kupić, jak znaleźć, jak zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele innych dróg, które możecie obrać. Ja bym wam przedstawił swoją drogę, jak ja to obrałem, jak ja to zrobiłem. Więc prawdopodobnie wiem, że taki filmik zrobię, bo wiele osób się pytało, co, gdzie, jak, dlaczego, jakie są koszty tamto, są to, wam to. To tyle w sumie. Więc będzie Q&A i taki film nadchodzący, więc moi drodzy, piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. I powiem wam, że wiem, że pewnie już połowa z tego nie ogląda. Jeżeli do tego momentu doszliście, dajcie mi znać w komentarzu. Dostaniecie się serduszko, bo naprawdę was uwielbiam, dziękuję za to, że oglądacie. Ale ostatnio wiele osób zaznaczyło sam fakt, jak daleko zaszliśmy. Od grania w Forze, od szkoły driftu, do posiadania Toyoty Supry i Nissana Skyline'a. To jest coś przepięknego. Więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że tutaj jesteście. Jak czytałem te komentarze o tym, że o, jeszcze 4 lata temu graliśmy w Forza Horizon, jeszcze 4 lata temu, czy 5 lat temu zaczynaliśmy serię Szkoły Driftu. Gadaliśmy o tym, że o, może miata, tamto, sramto, bo tak było. A teraz mam więcej aut niż miejsca w garażu. Z czego dwa auta są po prostu moimi autami marzeń. Jeszcze jedno jest w drodze. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Jeszcze jedno auto jest w drodze, co naprawdę doczekać się nie mogę. Walczymy z tym autem od lutego. To będzie akurat dobra historia do opowiedzenia o tym właśnie, jak sprowadzam auta i jaka jest procedura i tak dalej. To jest ogólnie inna historia na inny odcinek, traktujmy. Także moi drodzy, łódka się kręci od tego, jak daleko zeszliśmy ze wszystkim. Więc dziękuję wam serdecznie, że tutaj jesteście, za to, że oglądacie w tej chwili. Jeżeli dotarliście do tego odcinka i do tego momentu, tego odcinka, to dajcie lajka w górę. Powiedzcie w komentarzu, że byliście, minuta, nie wiem, która to jest.
Już nie wiem co mówić, nie wiem co mówić. Dziękuję wam za wszystko, moi drodzy. Dziękuję, że jesteście na mojej tej takiej drodze, ścieżce życia. Cieszę się, że mogę dzielić swoje życie z takimi fantastycznymi ludźmi jak wy. I moi drodzy, ja się żegnam z wami i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i hej.